Ale dobra, moi drodzy, kończymy tą przerwę, jedziemy dalej. 40 minut streamu. Zobaczymy, czy uda nam się bujnąć przemysł. I czy w końcu sformujemy te nasze pancerne armie. A, napis wyłączyłem? Tak, okej. Okay. Dobra, Wielka Brytania chce odnowienia sojuszu, czemu nie? I właśnie, żeby troszkę bujnąć przemysł, taryfy zostawię na obecnym poziomie 0%. Ale tak, możemy obniżyć podatki, bo mamy bardzo wysokie dochody, czyli... Znacząco, drastycznie obniżę podatki dla najbogatszych. Miejmy nadzieję, że zachęci ich to do większych inwestycji w przemysł. Ale obniżymy też podatki... Właśnie to mnie myli, bo to jest... Tu jest inna wartość niż tutaj, nie wiem dlaczego. Okej, mamy już troszkę pola manewru. Obniżmy dla warstwy średniej odrobinę. A, tylko tu widzę... Tak, to najbiedniejsi najwięcej się dokładają do budżetu. Okej, dobra. Mamy troszkę mniejszą nadwyżkę, ale wciąż jest to nadwyżka. Tak, bo jeżeli spojrzymy tutaj na listę budowanych fabryk, to jak widzicie budujemy ich masę. Masę. Kilkadziesiąt fabryk w każdej... Wciąż jest budowana w każdym momencie. Okej, okay, o, chwila. Cóż, byśmy mieli czołgi? Tak, o, zbudowały się. Okej, okay, co się zmieniło? O, dobra, ktoś... Okej, okay, prawdopodobnie Stany Zjednoczone budowały... Tak, Stany Zjednoczone budowały na własne potrzeby czołgi, które produkują. I dopiero teraz, kiedy je zbudowały, cena spada, pojawiły się na wolnym rynku. Czyli mamy już chyba te czołgi, które chcieliśmy. Okej, okay, dobra. Czyli tu też powinny być? Mocno spadł poziom edukacji, to dlatego, że podbiliśmy Chiny, gdzie edukacja była bardzo kiepska. Tak, no podbijamy tutaj populację, która nie jest zbyt wyedukowana w porównaniu... do naszej. Okej, czy tu nie powinno być... Czego tu brakuje? Czołgu i trzech piechot. Okej, weźmy to szybko ogarnijmy. I... Czołg i zaczniemy samoloty. Tak, wprowadzać na użytek samoloty, czyli potrzebujemy samoloty dla czterech armii. Czy mamy tu jeszcze jakichś dostępnych żołnierzy? Mandżurii powinni być, ok. I dla tej armii także... Aha, tu brakuje chyba inżyniera jeszcze. Dobra, zbudujmy tu inżyniera. Czemu nie? A nie. Nie, jest okej. Okay. Ale tak, samolot. Kolejny kor. Poziom spadał nawet zanim podbiłem nowy region. To dziwne, bo... Kleru mamy wysoki odsetek. I edukacja jest na 61%. Niemożliwe... niemożliwe, żeby to spadało samoczynnie. To spadało wskutek podbojów. Najpierw w Korei, no bo regularnie co parę lat coś podbijaliśmy, gdzie populacja nie była wyedukowana. To zaniżało poziom odczytania.
Okej. Współczesna doktryna armii. Czyli moglibyśmy jeszcze skuteczniejsze okopy robić. A, wiecie co? Ja niepotrzebnie olałem to. Tą kategorię. Skupmy się na tym w tej chwili. Bo tutaj mamy technologie, które zwiększą efektywność naszych fabryk. To jest chyba to, czego potrzebujemy w tej chwili. A ponieważ te technologie są dość mocno do tyłu, to możemy szybko je opracować. Weźmy to. Czyli drukowanie pieniądza przez banki prywatne zwiększy naszą efektywność administracyjną, która... No właśnie, jest dobra tylko tam, gdzie mamy Japończyków. Jak widać. W każdej prowincji musi być 2%. A to bez znaczenia, i tak mamy strasznie... Jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o technologię. Nie widzę takiej potrzeby w tej chwili. Podgoniliśmy Zachód w trakcie tej rozgrywki dzięki wysokiemu poziomowi edukacji w Japonii właściwej. Nie ma takiej potrzeby w tej chwili. Aha, tu czekamy na samoloty, okej. Okay. Działa dużego kalibru. I gwintowane działa, spoko. Kolejne wynalazki. Mamy to, poziom administracji wzrośnie i to chyba nawet wzrośnie... A nie, tu mamy 0%. Tu mamy troszkę więcej, bo mamy Japończyków. Tak. Tak, ponieważ to zależy od naszej partii rządzącej. Gdybyśmy wprowadzili kogoś... Tak, bo mamy liberałów, ale tak naprawdę oni są tylko za ograniczonym obywatelstwem. Czyli obywatelami są de facto tylko Japończycy. Gdybyśmy mieli akceptowane kultury, to oni także mogliby być urzędnikami, powiedzmy, i tak dalej, ale nie. Czyli tak naprawdę z tych prowincji tu mamy ograniczoną możliwość ściągania podatku. Gdybyśmy chcieli to zmienić... Pluralizm? Okej, okay, mamy tu frakcję konserwatywną. A nie, mają rezydencję, okej. Okay. Czyli komuniści musieli to być... radykałowie. Marksiści. Chyba sobie darujemy. Spadliśmy w rankingu, wiem. Kolejna technologia kolektywizmu. To zwiększy efektywność naszych fabryk. Nieznacznie, ale to będzie się zbierało. Okej, mamy kryzys. Obrzeźć litewski. I możemy to zainterweniować. Czyli kolejny kryzys. Czy poprzemy Polskę? O, w mordę! Jak to możliwe, że ja jestem inicjatorem tego kryzysu? To co, moi drodzy? Wspieramy polskie powstanie jakieś? Dlaczego ja jestem inicjatorem tego? Polscy buntownicy się do mnie zwrócili, tak? To jest chyba jedyna interpretacja. Nie jestem inicjatorem? No nie wiem, tak to wygląda z tego interfejsu. Wcześniej to była Francja i Rosja, w tej chwili to jestem ja i Rosja. Co mam poprzeć? To nie ja, tylko moja kolejna oferowanie pomocy. A co tam, zaoferujmy. Zaoferujmy, bo nie mamy Wargola, żeby... wypowiadać wojnę w tej chwili, ale no zobaczymy. Czyli zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili. Nie, tak, to my jesteśmy inicjatorem. Tak to wygląda. Polska zwróciła się do nas. Polacy do nas się zwrócili o pomoc. Okej, możemy zaproponować rozwiązanie. Czyli tak, naszym rozwiązaniem jest wyzwolenie Polski w Brześciu.
I możemy zdobyć prestiż. Tylko oczywiście Rosja się na to nie zgodzi. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, czyli... Teraz tak, mamy... Wielką Brytanię, Włochy, Francję i Niemcy. Podejrzewam, że Włochy i Niemcy znowu zablokują to. A, ale Wielka Brytania to nasz sojusznik. Francja chyba też nas lubi i Francja także wcześniej wspierała Polaków. No zobaczymy. Na zakończenie walka o Polskę, no możliwe. Kontynuacja wydawania rozkazów. Kolejny wynalazek. Tak, okej, Włochy po stronie Rosji. O tak, los Polaków to jest przedmiotem ostatniego poważnego międzynarodowego kryzysu. Tak, czyli wciąż tereny te kontrolowane są przez Imperium Rosyjskie, ale polscy buntownicy i patrioci przygotowują się do powstania. Okej, czyli możemy tutaj ich mocno wspierać. Wtedy ten kryzys będzie miał wyższą temperaturę, czyli może większa szansa... A, Francja. Kurde, po stronie Rosji. Czyli możemy podwyższyć temperaturę kryzysu. Większa szansa na wojnę. Albo możemy tego nie robić i stracimy twarz. 100 prestiżu to dużo, biorąc pod uwagę to, że mamy 700. Szabelka. Okej, czyli jak to działa? Czyli jeżeli to dojdzie do końca, temperatura, zanim minie ten czas, to będzie wojna? Potencjalnie wielka wojna kolejna. Mamy, okej, teoria kolektywistyczna. Weźmy to. Pytanie, co zrobią Niemcy i Wielka Brytania. Nie, bo sam nie będę walczył z tą koalicją, to nie ma sensu. Zaproponuję biały pokój po prostu. Tylko muszę uważać, żeby to do końca nie dojechało. O nie, dobra, wiecie co? Dobra, trudno się mówi. O, okej, nie przyjmą tego chyba. Nie przyjmą. To pytanie co teraz? Będę zmuszony walczyć? A, myślałem, że mogę się wycofać w miarę łatwo. Najwyraźniej nie. Okej, dobra, Rosja proponuje biały pokój. Dobra, bierzemy, bo nikt nas nie popiera. Francuzi tu zmienili zdanie. Nasi sojusznicy się nie deklarują. Nie, dobra. Okej, biały pokój. Straciliśmy prestiż. O, okej, najwyraźniej... Wzburzyło to naszą populację. Ta klęska dyplomatyczna i możemy wprowadzić kolejną reformę społeczną. Zobaczmy, czego chcą ludzie. Jakieś symboliczne ubezpieczenia. A, symboliczne zasiłki dla bezrobotnych. Dobra, weźmy to. Okej, kolejna technologia. Weźmy to. Naukowe zarządzanie. O, chyba, dobra, chyba faktycznie, jeżeli chodzi o przemysł, nam tu przybywa. Mamy 6 miejsce w tej chwili, mieliśmy 7, z tego co pamiętam. I tak, właśnie, zacznijmy, wiecie co? Spróbujmy przyłączyć do naszej strefy wpływu Niderlandy. Tak więc ja zacznę tu coś robić. Musielibyśmy wygryźć Wielką Brytanię, która jest naszym sojusznikiem. Ale tu mamy masę ropy i kauczuku w Indonezji. Okej, tak z czystej ciekawości... Nie produkujemy czołgów, okej.
Okej. Dobra, jedźmy dalej z tymi technologiami. Wtedy nasze fabryki będą bardziej rentowne, nie będą tak szybko bankrutowały. I zobaczmy, czy budujemy te fabryki czołgów, które kiedyś tam zleciłem. O, budujemy, to ciekawe. Pytanie, czy będą rentowne. Okej, to za ponad rok się dopiero zbuduje. Okej, znaki handlowe. Koszty fabryk mniejsze, okej, ciekawe. Co to? O, mamy jakąś rewolucję w Chinach. Chyba zostanie stłumiona, tylko ciekaw jestem. Okej, rebelia bokserów po raz kolejny. Czyli to liberałowie, można powiedzieć, nie? Chyba nie komuniści, nie? Czyli bokserzy. Siła ognia kontra mobilność. Kolejny wynalazek. Szkoda, że prestiż straciliśmy. No, niestety. O! A propos komunistów. O, w mordę! Okej, okay, to jest... Znaczy, na pierwszy rzut oka wygląda troszkę przerażająco. Ale to nie jest przerażające, bo to są dość niewielkie chyba siły. Ale tak, mamy komunistyczną rewolucję. Rewolucja kwietniowa. A, najbardziej boję się o Japonię, bo... Właściwą, bo... tu mamy tylko jedną armię. Znaczy, ona powinna wystarczyć, ale... Podzielmy to na pół. I niech jedna i druga poluje... A, komunistów. Kurde, dopiero co wprowadziłem zasiłki dla bezrobotnych, wprowadzam tutaj... Socjal, a oni się buntują. Nie rozumiem. Okej, okay, bokserzy. A tak, to historycznie też miało miejsce, nie? Zaczęli prześladować obcokrajowców. Czyli mamy casus belli, aby zakończyć rebelię bokserów w Chinach. Ale nie robimy tego, bo co my tu mamy? Zmuszenie do rozbrojenia i reparacje wojenne. To, czego chcemy, to jest terytorium. Okej, okay, sytuacja pod kontrolą. Rebelia stłumiona w Mandżurii. I w Japonii też zaczynamy nad tym pracować. Pracujemy też nad Niderlandami. Okej. Okay. Dobra, sytuacja pod kontrolą. W Chinach też stłumione, okej. Czyli zostaje tylko tutaj. A, Borneo jeszcze zobaczymy, tak na wszelki wypadek. Okej. Okay. A, dobra, ta armia powinna sobie poradzić w sumie. Dobra. Bunty stłumione. Widzicie co? Ja obniżę utrzymanie wojsk. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś... A może mieć wpływ w sumie na nasz rynek, bo będziemy konsumowali troszkę mniej paliwa. Też możemy dzięki temu obniżyć troszkę podatki. Obniżmy troszkę dla klasy średniej, dla bogatych i troszkę dla najbiedniejszych. Okej, to są niskie podatki w tej chwili.
kolejne wynalazki, które poprawią naszą efektywność ściągania podatków oraz skuteczność fabryk. Okej, okay, kolejny kryzys o Zhenjiang, czyli... A, ci komuniści chińscy. Nie będziemy tracili prestiżu. Zero dla bogatych? No, prawie zero jest chyba. No. Ja chcę, żeby budowali fabryki. I to zdaje się działać. Tak budujemy masę fabryk w tej chwili. Tylko jestem ciekaw, czy nie zbankrutuje zaraz po zbudowaniu ta fabryka czołgów. No zobaczymy niebawem. Okej, kolejny wynalazek. To daje tylko prestiż. Koszty fabryk. Weźmy to. Strategia zarządzania. No, ale widzę, że tu wszędzie pojawia się niedobór kauczuku. W tej chwili nasze fabryki samochodów mają problemy. Troszkę siarki nam brakuje do produkcji amunicji. Czyli czołgi też będzie problem, mogą nie być rentowne. Okej, możemy zyskać prestiż? Zyskajmy pewnie. Okej, okay, o, tu będzie fabryka czołgów za 3 miesiące. Plan wielkiej bitwy kontra dominująca siła ognia. To niezły wynalazek. 10 organizacji, 50% morale. A, właśnie zbankrutowała tutaj jedna fabryka samochodów. Zobaczmy, jak tam czołgi. Sam jestem ciekaw. Okej, przez chwilę przynosiła ta fabryka zysk i przestała. Tak więc jedźmy tymi technologiami, które zwiększają efektywność fabryk. Być może wtedy nie będą tak szybko bankrutowały. A tak, kauczuk. Dobra, trudno. Wolny rynek, co ma być, to będzie. Jeżeli spojrzymy na ceny kauczuku na świecie, to podejrzewam, że rosną. A nie, spadają, co ciekawe. A, to... Chociaż to jest takie chwilowe wahanie. I tak, mamy spore zapotrzebowanie, jak widzicie, na to. A nasza produkcja to tylko 2,5% światowego rynku. W Sejamie kolejny bunt. Ale powinni sobie poradzić, tak. Czy nie da się manualnie kupić kauczuku? Jedyne co... Nie, znaczy to tak nie działa. Jedyne co mogę zrobić, czego nigdy nie robiłem, bo tutaj sztuczna inteligencja automatycznie kupuje dobra w zależności od potrzeby, ale teoretycznie mógłbym zlecić ręcznie... Jak to się robiło? Ręcznie mógłbym zlecić utrzymanie zapasu. Dużego zapasu kauczuku. Wiecie co? Może tak zrobię nawet. Czyli zróbmy... Jeżeli to dobrze to interpretuję, to nie będziemy go sprzedawać w ogóle i będziemy trzymali... A nie, dobra. Czyli naszym celem będzie zdobyć 2000 w
wyłączmy automatyzację. Tak, będziemy skupowali zapas, olbrzymi zapas kauczuku. Tylko to jest zapas, nie? On, jeżeli... będzie mało tego kauczuku na rynku, to ten zapas tak czy inaczej nam się skończy, nie? Ale jedyne co to da, to ten strategiczny zapas zabezpieczy nas na jakiś tam okres, kiedy będą wahania. Jeszcze zobaczmy, czy skupujemy w ogóle ten kauczuk. Nie, tu się nic nie zmienia. To jest nasz zapas, który jest na tym samym poziomie, czyli wszystko, co kupujemy, to zżeramy. O, ale... O, dobra. Patrzcie, cena kauczuku zaczyna dramatycznie rosnąć. To jest, podejrzewam, rezultat tej mojej interwencji? Podejrzewam, że to jest rezultat tej mojej interwencji. Czy zacząłem skupować kauczuk i ta cena drastycznie zaczyna wzrastać. Nie zatwierdziłem? Aha. A, okej, być może. Dobra, jest zatwierdzony chyba. Okej, a dlaczego pisze, że potrzebuje tylko 0 dla rządu? Nie powinno tu być więcej? Robiliśmy te, żeby łatwiej ściągać podatki. Też zaczęliśmy tutaj dużo wydawać, czyli... Okej, sam już nie wiem, czy ja kupowałem ten kauczyk, czy nie w takim razie. No jednak to się zbiegło w czasie, nie? To wzrost ceny. I ta moja interwencja, bo tu widzę, że przybywa chyba. Dobra, mniejsza z tym. Okej, pytanie jak tam stany, czy możemy jakieś kolejne stany zrobić? Jak to wygląda w tej chwili w Seulu? Czyli Seul i to 0,32, 0,17, czyli to troszkę potrwa. Okej, wróciliśmy na szóste miejsce. Podejrzewam, że dzięki temu, że nasz przemysł wzrasta. Koreańscy nacjonaliści. Okej. Teraz jest minus taki, że ja obniżyłem te nakłady na wojsko. I na tej wyspie znowu też, okej. A dobra, mamy tu transportowiec. Czyli powinniśmy to stłumić, podnieśmy nakłady.
Okej, czy tu się coś zmienia? Okej, nie wiem do końca jak to działa, bo... Dobra, wiecie co? Niech to będzie automatycznie robione. To zarządzanie kauczukiem, ale tego nie rozumiem, dlaczego tak zaczęło rosnąć. Cena tego. Okej, okay, teraz zaczęło spadać, kiedy zrobiłem tu automatyzację. To kupowałem to w końcu czy nie, bo... Poszlaki wskazują na to, że jednak kupowałem. Okej, okay, wszystkie bunty stłumione, świetnie. I rozdzielmy te samoloty odpowiednim armią. Okej. Możemy też połączyć z powrotem to. Tu czegoś brakuje. Inżyniera. Okej, okay, za chwilę z jakąś nową armię chyba sformujemy. Czekajmy na to, dobra. A, przez chwilę budowaliśmy fabryki. Podejrzewam, że to natychmiast bankrutuje. Czy będzie następny odcinek historii Wietnamu czy uzbrojenia? Wietnamu raczej nie, bo YouTube to demonetyzuje. Uzbrojenie być może. Być może będzie. Okej, gdzie jest telewizja? Gdzieś była telewizja. A, radio, czyli tutaj to mamy, okej. Pracujmy więc to. Tak, czyli efektywność naszych fabryk się podnosi dość szybko, dzięki tym technologiom. O nie wiem. Jak patrzę na ten wykres cen, to jednak zbiegło się to idealnie z tymi moimi, z tym klikaniem tutaj. A może się mylę. Okej, mamy to, czyli potrzebujemy czterech brygad z samolotami dla tych armii. Ten kryzys troszkę rośnie. O, to ciekawe, Francję przyścignęliśmy. Gazownik, no ale wiem, bo ktoś mi pisał, że to co ja tam zrobiłem, że to nic nie dało, no musiało dać, nie? Zacząłem to masowo skupować, no i cena poszybowała w górę, nie?
O, ale dobra, nasza niesława spada, czyli... Będą jeszcze kolejne wojny i podboje. Ale poczekam chyba, wiecie co, aż to spadnie troszkę więcej. Tak, żeby w trakcie jednej wojny, no, podbić troszkę więcej niż tylko niewielki skrawek. Ale dobra, weźmy to, behawioralizm. Bo tu teoretycznie odblokowujemy technologię radia. I fabryki. O, ktoś już to produkuje chyba. Dość egzotyczne kraje. Co ciekawe, no dobra. Wciąż jesteśmy chyba liderem, jeżeli chodzi o lotnictwo. Tak? Ceny samolotów są bardzo wysokie, nawet wyższe niż czołgów. Czyli to nas cieszy. Jak rozwiązałem problem ropy naftowej? Znaczy, podbiłem miejsca, gdzie się ją wydobywa. Na Borneo. Tak, tutaj wydobywamy, w Brunei. I tutaj także to na Hiszpanach podbiliśmy. A, co ciekawe, niewielu robotników. To dziwne, bo... Być może cena ropy już nie jest tak wysoka jak kiedyś. Ja podejrzewam, że cena ropy spadła. Nasza produkcja wielka nie jest, to jest 3%, ale no mamy jakieś źródło ropy. Okej, paliwo chyba też nie jest jakoś strasznie drogie. Przybywa korów cały czas. Ha, no ale ciekawie się tego nie ogląda, nie? Tej drugiej części streamu. No niestety niewiele na to mogę poradzić. W takiej jesteśmy sytuacji, taka jest ta gra, nie? Okej, po raz kolejny Polska prosi o poparcie w czasie kryzysu. Nie. Stracilibyśmy jedynie prestiż, podejrzewam. Okej, mamy ten wynalazek i pytanie, co teraz? Weźmy te dwie technologie wojskowe ostatnie. Bo tak, na kolejnym streamie będzie wojna z Chinami. Na bank. Polska istnieje? No nie, no nie ma, nie istnieje. To Polacy, jacyś potencjalni powstańcy, proszą o pomoc. Komuniści, ale to chyba jakiś... O, na bardzo niewielką skalę przeprowadzony bunt. Czyli spoko. Spróbuj zrobić wielką wojnę? No to... Jeżeli Wielka Brytania przyszłaby mi na pomoc w walce przeciwko Chinom, to byłaby wielka wojna, no ale nie wiem. O, w Rosji mamy coś. Reakcjonistów, okej. Okay.
Szat, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Cześć wszystkim, kolejny miesiąc i z kolejnym subem. Kiedy będzie kolejny odcinek historii na szybko? Pracuję nad nim. W tym tygodniu chyba będzie. A, to było dla... to ja. I dobra, moi drodzy, kończymy. No, ta druga część streamu troszkę nie... No, widzów odpłynęło. Nie dziwię się, bo to nie jest zbyt ciekawe. Wolny rynek, czyli komputer sam buduje fabryki i my tu niewiele możemy robić tak naprawdę. Ustawiłem podatki, zmniejszyłem taryfy. No niestety, tutaj mamy troszkę inny system. To jest jeszcze z czasów oryginalnej Europy Universalis, kiedy był tak zwany bad boy. Czyli tu nie ma agresywnej ekspansji, tylko mamy jeden współczynnik dla całego świata, że tak powiem. Czyli żeby wypowiadać kolejne wojny, musimy po prostu poczekać, aż to spadnie. Ale dobra, przed nami jeszcze 9 lat rozgrywki, czyli... Wiecie co, na koniec nie będziemy się przejmowali tym. Tak, na kolejnym streamie nie będziemy się kompletnie przejmowali niesławą. Podbijemy tyle, ile wlezie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy będzie kolejna czwarta wielka wojna? I czy awansujemy w rankingu, bo w tej chwili jak to wygląda? Okej, 300 punktów nam brakuje do Niemiec, 500 do Rosji. Teoretycznie możemy na czwarte miejsce wskoczyć w rankingu, no ale zobaczymy.